Wynik w tym sezonie to wynik, który wykręcił w Lesznie, mimo iż wrocławianie przegrali 44-46. Tam Henkok był obok cegielskiego zawodnikiem najlepszym. No tutaj zbratanie zawodników, kibiców drużyny Włókniarza. Póki co są bardzo zadowoleni, tylko pozostaje pytanie, czy częstochowianie dowiozą tych kilka, 6 punktów przewagi do końca. Na pewno z tej frekwencji można być zadowolonym. No i jeszcze dalej możemy sobie, Rafał, porozmawiać, bo widzę, że ciągniki wyjeżdżają na tor. Tak więc w dalszym ciągu oczekiwania na zawodników, którzy pojadą w wyścigu 9. Przypomnę, 2 zmiany to dla tych, którzy wypełniają programy od chociażby we Wrocławiu. A oto zdobycze punktowe zawodników z Dolnego Śląska. Krzysztof Cegielski, jak do tej pory najlepszy zawodnik. 2 biegi wygrane, raz był drugi, raz był trzeci, w sumie 9 punktów. Po 4 punkty mają Nichols, Henkok i Hampel. No i pozostali zawodnicy zdecydowanie poniżej oczekiwań. Ryan Sullivan, 8 punktów, Rune Holta 7, 5 punktów Ułamka, Walasek i Dawid Rut po 3 punkty, Pietraszko 1 punkt i 2 rezerwowych, Czerwiński i Artur Pietrzyk na razie nie wyjechali na tor. Na to, że mamy cały czas za to ciągniki, które układają na wierzchnię, widzę w parku maszyn, stoi polewaczka. Tak więc miejmy nadzieję, że ta przerwa wcale aż tak długo nie potrwa i za chwilę 9. bieg tego wyścigu. No bardzo ciasno na trybunach, mimo iż jest bardzo ciepło, to jednak kibice na stadion Włókniarza przyszli naprawdę bardzo tłumnie. Z frekwencji prezes Marian Maślanka na pewno może być zadowolony. No mecz jest dzisiaj bardzo ciekawy, to już zapowiadało się przed sezonem, kilka dni wcześniej. Wiadomo, że Wrocław jest mocną drużyną, Częstochowa jest mocną drużyną i że będzie to spotkanie zacięte i po prostu każdy chce obejrzeć na żywo takie spotkanie. Oto Tomek Jędrzejak. To jest zawodnik, który sprawił nam wiele radości w tym sezonie. Pokazał nam wiele naprawdę dobrego żużla. Jak myślisz, co może być przyczyną słabszej postawy Tomka w tym meczu? Wyjechał, przypomnijmy, raz w drugim wyścigu. Przyjechał 4. Tamten wyścig wygrała para Rut, Ułamek. Henkok był 3. Czy nie wytrzymuje tej presji? Trudno powiedzieć. No, Tomka oglądaliśmy dzisiaj tylko raz. Tak jak tutaj już wcześniej Krzysiek Cegielski mówił, że te trzecie pole dzisiaj nie jest najlepsze. Tomek wtedy jechał z tego trzeciego pola. Został ze startu, nie dowiózł żadnych punktów. Wiadomo, początek zawodów, tor jeszcze jest, nie nadaje się za bardzo do walki, ciężko kogoś wyprzedzić. No i po prostu później na dystansie ciężko kogoś było mu wyprzedzić. No, trener zadecydował, że za niego będzie zmiana. No i... Ale też ta mina, Rafał, zauważ, tak kręcił się Tomek. No, życzymy mu na pewno tego, aby jak najszybciej odzyskał taką formę, taką dyspozycję, jak chociażby w meczu bodaj 3-4 tygodnie temu z Polonią Bydgoszcz. Troszeczkę chaosu mam wrażenie na torze. Przygotowana do wyjazdu polewaczka. Ciągniki układają na wierzchnię. No i trudno powiedzieć, czy ta przerwa się wydłuży, czy też nie. W każdym bądź razie znamienny fakt jest taki, że Sławomir Drabik również pojechał tylko raz. Także i ten zawodnik, który 17 sezonów spędził w drużynie Włókniarza, przyjechał na 4. miejscu. No i póki co trener Marek Cieślak nie decyduje się na to, aby wystawić ich do kolejnych biegów. Stąd zmiany, przypomnę, w wyścigu 9. Henkok pojedzie za Sławomira Drabika. No ja wiem ze swojego doświadczenia, że zawsze te pierwsze biegi dla każdego zawodnika są bardzo ważne, bo każdy z początku chce dowieźć jakieś punkty, nie chce dojechać ostatni i jak w początkowych biegach dowiezie się jakieś punkty, to później do następnych biegów wyjeżdża się, można tak powiedzieć, na takim większym luzie, a jak
a jak od razu w tych pierwszych biegach przejeżdża się z tyłu, to wiadomo, później w następnym biegu albo jest się wycofywanym z tego biegu, albo jak się wyjeżdża, to już jest jakiś stres, bo wiadomo, wcześniej przejechało się ostatnim i teraz już trzeba zrobić jakieś punkty, także to jest bardzo, bardzo nerwowe, a tym bardziej, że dzisiaj spotkały się bardzo dwie mocne drużyny, które można powiedzieć, że walczą o medale. Niewykluczone, że właśnie dwumecz pomiędzy Wrocławiem i Częstochową, a Wrocławiem decydował będzie o górnym układzie w tabeli. Przypomnijmy, na miejscu pierwszym Top Secret Włókniarz Częstochowa, 10 punktów po 6 rozegranych meczach. Apator ma jedno spotkanie rozegrane więcej, ale Apator ma także 10 punktów, a przecież byliśmy świadkami pięknego meczu w Toruniu pomiędzy Włókniarzem i Apatorem. Ciekawe, czy tamten mecz pamięta Rune Holta i ciekawe, jak ocenia to, co dziś dzieje się na torze w Częstochowie. Rune Holta razem z nami. It was a quite tough race. Vlasek was being excluded about it touching the tapes, but you win it. Yeah, you know, it's the pressure is quite hard when you're alone with two good riders like Hancock and Nichols, so yeah, no, I had a pressure on me, but I made a perfect start. I think my best start this year, so it was a big surprise, you know. So after that, it was quite easy. O tym wyścigu Rune mówi, że był troszeczkę zaskoczony. Wykonałem chyba najlepszy start w tym sezonie, jaki udało mi się w ogóle zrobić. A po tym nie było już kłopotu. Po prostu trzeba było jechać do mety po wygranym starcie. So you think you'll be so good in the next one as well? No, I'm not sure. You know, the gate one is. It's absolutely the best gate today, and you know, we're all making good starts from gate one and struggling a little bit from gate two and three, but you know, it's the same for everybody. But any chance when you're making a good gate from number two and three to win it? Yeah, let's see. You know, still two more races to go, so we have a big chance now, but it's still a long way to go, so let's see. Długa droga przed nami, zobaczymy, jak to się wydarzy. Zdecydowanie pierwsze pole jest tym, z którego najlepiej się wyjeżdża. Próbujemy z drugiego i trzeciego, mamy troszeczkę problemów, ale jeśli dzisiaj będziesz najlepszy na starcie i na mecie, zaklepiesz się na pierwszej pozycji. Tyle Rune Holta, dziękujemy. Rune Holta zaprezentuje nam się jeszcze w wyścigu 12 przed tymi biegami nominowanymi. Przypomnijmy raz jeszcze Państwu, dwie zmiany w wyścigu 9. Jarosław Hampel i Greg Hancock w miejsce Płucki i Drabika. Jeśli chodzi o drużynę częstochowską, będziemy mieli Dawida Ruda, który jechał do tej pory dwa razy. Raz wygrał, raz był czwarty. Jego partnerem będzie Sebastian Ułamek, czyli jadą tą samą parą, którą jechali do tej pory. Mamy chwilę przerwy. Zapraszam Państwa na przerwę, na krótką przerwę muzyczną. Na antenie Polsat Sport impresja żużlowa Artura Postrzecha. Mam nadzieję, że Państwu się podobało. Wracamy do 9. biegu meczu Top Secret Włókniarz Częstochowa, Atlas Wrocław. Sebastian Ułamek już blisko maszyny startowej. Jest obok niego także Greg Hancock. Jest Dawid Rut z numerem 12, jest także Jarosław Hampel. Rut, Ułamek kontra Hancock i Hampel w wyścigu 9. Jak na razie
najlepiej prezentuje się Sebastian Łamek, który w dwóch startach wywalczył 5 punktów. Greg Hancock tylko 4 punkty w trzech startach. Jarosław Hampel także 4 punkty w dwóch startach. Dawid Rudd jechał 2 razy, raz wygrał, raz był trzeci. Mniej więcej 45 sekund maksymalnie do rozpoczęcia 9. odsłony tego biegu, tego meczu. 27 do 21 prowadzą gospodarze, którzy w hicie tej kolejki podejmują drużynę Atlasu Wrocław. I jeszcze jakieś problemy, jeszcze nie do końca wie, jak ustawić się Greg Hancock, ale już chyba wszystko jest w porządku. Za chwilę taśma pójdzie w górę. Hancock, Hampel, Rudd, Łamek. Dobry start Hampela. Rudd zamknięty, leży Greg Hancock i będziemy mieli kolejną przerwę. Wyścig zostaje przerwany. Ale całe szczęście, że Amerykaninowi nic się nie stało. Teraz czekamy na decyzję sędziego, ale chyba dopuści wszystkich zawodników do startu powtórzonego w wyścigu 9. Czteroosobowy skład w wyścigu 9. Raz jeszcze. Zobacz, Rafał, i oceń, co się wydarzyło. Tutaj widzimy, że dosyć równy start wszystkich zawodników. Jarek Hampel tam troszeczkę wystawił koło i po prostu dla tych zawodników, którzy jechali z trzeciego, czwartego pola, nie było miejsca. Greg Hancock upadł. Wydaje mi się, że bieg będzie powtórzony w czteroosobowym składzie. Mamy już informację od sędziego, że wszyscy czterej zawodnicy pojadą w powtórce wyścigu 9. No, planowaliśmy objechać te zawody maksymalnie w 2 godziny, ale już teraz mogę Państwu powiedzieć, że te 2 godziny to na pewno te 2 godziny na pewno się przedłużą, chociaż to w fizyce oczywiście niemożliwe. Zobaczmy raz jeszcze, czy był tutaj kontakt Dawida Rudda z Hancockiem. Przeanalizujmy tych dwóch zawodników, którzy jadą w środku. No, widać było, że David Rudd tam uderzył kołem swoim w koło Grega Hancocka, ale on też nie miał możliwości innej jazdy, bo znowu przed nim był Hampel. Przed nim był Hampel i on mu zawężył tor jazdy, także tak jak mówiłem, no, bardzo, bardzo ciasno było w pierwszym łuku, ktoś musiał upaść i obejrzymy wszystkich zawodników ponownie na starcie. Prezes Andrzej Rusko blisko swojego popila, zawodnika, który jest uwielbiany we Wrocławiu, Greg Hancock. Przypomnę, 9. miejsce w Grand Prix Europy i tytuł indywidualnego mistrza świata w roku 97, kiedy to razem z Billy Hamillem dwaj Amerykanie rządzili światowym żużlem. Pamiętny pierwszy historyczny team, jaki założyli. Greg Hancock, blisko niego nasza kamera, ale chyba wszystko jest z tym zawodnikiem w porządku. Oczywiście musi zobaczyć go lekarz przed dopuszczeniem do ponownego wyjazdu na tor. Tak, widać było, że ten upadek nie był groźny, to był, można powiedzieć, uślizg, ale z jednej strony nieraz takie drobne upadki kończą się kontuzjami, a poważniejsze upadki nieraz nikomu nic się nie dzieje, także każdy upadek jest niebezpieczny. Rafał, ale to też doświadczenie i rutyna po tylu latach spędzonych na torze. Zawodnik wie, tak mi się wydaje, że wie, jak najlepiej upadać. Nie zawsze do końca to się udaje, ale po prostu doprowadzić do tego, aby się elegancko wśliznąć w nawierzchnię. Tak, no tutaj jeszcze to był start i wejście w pierwszy łuk, jeszcze nie było aż takiej dużej prędkości, to można coś zareagować. Nieraz w trakcie biegu już jest prędkość większa, to troszeczkę ciężko jest już zapanować nad motocyklem, nad tym, jak się upada, ale tutaj było start, wejście w pierwszy łuk, jeszcze nie było dużej prędkości, także widzieliśmy, Greg delikatnie położył się na tor i widzimy, że wszystko z nim jest w porządku, że szykuje się do powtórki tego biegu. Tak, powoli zakłada ochroniarze. Posłuchajmy, co mówi może. Nie, skupiony, cicho, sprawdził tylko, czy wszystko jest ok. Profesjonalnie podchodzi do sprawy, sam sobie wszystko przygotowywuje, jeśli chodzi o te najważniejsze elementy żużlowego rynsztunku. Jeszcze otrzepuje
to, co zabrał ze sobą z nawierzchni częstochowskiego toru, no nie jest to takie łatwe zadanie. Szczotka musi być w użyciu. No tak, a akurat tor teraz był niedawno polewany, także to jest takie błoto, które ciężko zrzucić z kombinezonu z butów. Kombinezon, skóra, kewlar. Jak to w tej chwili wygląda? No, możemy teraz, przybliżyć, teraz zobaczyć wszyscy jeżdżą w kewlarach, w takich lekkich kombinezonach. Kiedyś jeździło się w takich kombinezonach skórzanych, ale te kombinezony teraz kewlarowe są o wiele bardziej wygodniejsze, nie krępują żadnych ruchów. Cieńsze? Cieńsze, ale zakłada się pod te kombinezony ochraniacze na kolana, na łokcie, na kręgosłup. Może w tych skórzanych aż tak tych ochraniaczy nie potrzeba było, bo były grubsze, ale... Przez to były sztywniejsze, krępowały trochę ruch. W tych kewlarowych po prostu czuję się tak jak w normalnych praktycznie ubraniach, w których się chodzi na co dzień. Tomek Cieślewicz chyba nawet nie jeździ w kewlarze, ani w skórze, tylko w jakiejś nawet takiej bluzie, która... Tomek Cieślewicz, zawodnik z Gdańska, ta bluza, która przypomina nawet strój zawodnika motocrossowego. Są i tacy zawodnicy. Tak, są i tacy zawodnicy, którzy jeżdżą właśnie w takich bluzach. To jest komplet bluza i spodnie. I niektórzy też w takich kombinezonach jeżdżą. Ile taki kombinezon w tej chwili kosztuje? I z tego co wiem, chyba najwięcej importuje się z Niemiec. No trudno powiedzieć, to wszystko zależy od ile będzie naszyć na kombinezonie, tak? Ale tak w granicach 2-2,5 tysiąca złotych taki kombinezon kosztuje. Czyli jak ktoś ma ochotę ubrać się jak żużlowiec, zamiast do markowego sklepu po garnitur, może sobie zafundować chociażby taki strój jak Krzysztofa Cegielskiego, z tym, że jego na pewno jest dużo droższy ze względu na ilość sponsorów. Pani Aneta obok niego. No i tutaj pozostali młodzi. Czekamy na powtórkę wyścigu 9. Hampel Hancock kontra Ruth Ułamek. Przerwa kolejna spowodowana tym razem uślizgiem na torze Grega Hancocka, który rywalizował łokieć w łokieć z zawodnikiem, który jest od niego o 10 lat młodszy, Dawidem Rudem, 23-letnim Szwedem. W piątek jechał w Anglii, to ciekawa rzecz, że Rune Holta też wyjechał po tym meczu czwartkowym. Wyjechał Sullivan, wyjechał Ułamek. Holta pojechał do domu, bo tam miał jakieś problemy rodzinne, natomiast Ułamek, Rud i Sullivan pojechali zdobywać punkty dla swoich drużyn. Dobrze wypada w pól Dawid Rud. Stąd być może między innymi zainteresowanie tym zawodnikiem w naszej lidze. Jak na razie podpisał kontrakt na 5 występów w Ekstralidze żużlowej. No i jak sam mówi, będzie mu ciężko przebić się przez Andreasa Jonssona, kiedy ten powróci do pełnej dyspozycji. Jarosław Hampel, zawodnik, który w meczu z ZKŻ-em złamał sobie bark. Bardzo poważna kontuzja, ale szybko, po 2 tygodniach powrócił na tor, przechodził rehabilitację w klinice pana Simpsona w Ipswich. W Ipswich także jeździ na co dzień w lidze angielskiej. Przypomnę, w minionym tygodniu dla swojej drużyny zdobył raz 10 punktów, raz 8 punktów. Generalnie Jarosław Hampel jeździ także ze Scottem Nicholsem w Anglii, ale jeździ także w lidze szwedzkiej. Powtórzony start do wyścigu 9. Ułamek i Dawid Rudd kontra Jarosław Hampel i Greg Hancock. Brawa dla Grega Hancocka, brawa dla sędziego za dobrą decyzję. No i przed nami kolejne emocje. Jeszcze Dawid Rudd podjeżdża jako ostatni w tej chwili do taśmy maszyny startowej. Rud, Ułamek, Hampel i Hancock. Taśma w górę. Nieruchomo, skamienieli na starcie, równo. Jadą wszyscy. Hampel jest pierwszy, Dawid Rud szeroko. Za jego plecami Ułamek, Dawid Rud próbował zaatakować, popełnił jakiś drobny błąd. A Hampel jest pierwszy, ale czy utrzyma tą pierwszą pozycję? Szeroko jedzie Szwed, ale nie daje rady. Ułamek bliżej krawężnika, układa się na 3-3, gdyż defekt zanotował Greg Hancock. Teraz Dawid Rud spada na trzecie miejsce, wychodzi na drugie. Po 2 punkty jedzie Sebastian Ułamek, a prowadzi Jarosław Hampel. Bardzo trudne zadanie, ale ma kilka metrów przewagi nad Sebastianem Ułamkiem.
Wyścig układa się na kolejny w tym spotkaniu remis. Cały czas na prowadzeniu Hampel. Obejrzał się ułamek, gdzie jest jego partner. Dawid Rut jedzie po jeden punkt i rozpoczęło się ostatnie, czwarte okrążenie. Już chyba nic nie wydrze trzech punktów Hampelowi. 3-3 i 30-24 po 9 meczach, 9 biegach. Pierwsze miejsce, 3 punkty dla Hampela, 2 punkty dla Ułamka, 1 punkt dla Ruda, upadek bez punktu Greg Hancock. 3-3 i tak jak mówiłem, cały czas 6 punktów przewagi Częstochowian, którzy mają 30 punktów, 24 punkty mają wrocławianie. Hampel, Ułamek, Rut, bez punktu Hancock. Widzimy tutaj, znowu ciasno było na pierwszym łuku, wszyscy wyszli w miarę równo. Tutaj od razu na pierwszym łuku Greg Hancock zanotował defekt motocykla. Jarek Hampel z tego pierwszego dobrego pola wysunął się na prowadzenie. Tutaj David Rut próbował go jeszcze po zewnętrznej wyprzedzić, ale Jarek zablokował go, nie dał sobie wydrzeć tego prowadzenia. Później jechał tym optymalnym torem i dowiózł te 3 punkty. Jak bardzo cenne dla swojej drużyny do mety. Co się stało z motocyklem Grega Hancocka? Widziałem tam kątem oka, że coś zaiskrzyło. Nie wiem, czy z tego ujęcia będzie to widać, może jeszcze z tego nie. Ale w tym momencie na wirażu zjechał trudno, już trudno powiedzieć, mógł spaść łańcuch albo się urwać. Może po tym upadku, którym zanotował wcześniej, coś tam się stało z tym motocyklem i po prostu albo spadł łańcuch, albo się urwał łańcuch. Chciał postawić chyba wszystko na jedną kartę. Dawid Rut tutaj wychodząc szerzej przed Hampela, ale twarda, ale fair też walka o prowadzenie w tym meczu. Wyścig 10. Grzegorz Walasek, Ryan Sullivan kontra Tomasz Jędrzejak i Krzysztof Cegielski. Nie było informacji o zmianach, tak więc chyba jedzie Tomek Jędrzejak i Rafał. Powiem szczerze, trzymam kciuki za popularnego Ogura, bo taki pseudonim, taką ksywkę ma Tomek Jędrzejak, bardzo dobrze znany we Wrocławiu, jest z numerem 4, jest w białym kasku, tak więc dostaje jeszcze jedną szansę. 13-29 po 7 wyścigach. Wstrząsająca informacja dochodzi do mnie z piły. Kramp pobił się z Gapińskim w tamtym spotkaniu. Tak więc no, nie tylko Boys używa pięści, krewcy Australijczycy. No, jakby nie było, kangury, także... Te zwierzęta lubią się boksować, no przechodzi to na Australijczyków. Ciekawa historia, nie ma co. Wracamy do meczu w Częstochowie. Walasek i Sullivan kontra Jędrzejak i Cegielski. Wyścig 10. Dobry start Walaska. Spójrzmy, jak to wygląda. Pierwszy jest Cegielski. Cegielski jest pierwszy, za nim jedzie Walasek, na miejscu trzecim Sullivan, Jędrzejak czwarty, ale blisko siebie jadą zawodnicy. Cegielski objął prowadzenie, jedzie dość szeroko. Tomek Jędrzejak czwarty, to oznacza, że w wyścigu dziesiątym możemy mieć kolejny remis. Cegielski już w tej chwili bardzo szeroko, próbują zbliżyć się do niego i Walasek, i Sullivan. Teraz Sullivan bliżej krawężnika. Walasek będzie próbował wbić się tam w wolną przestrzeń albo objechać szerzej, tak jak wydawało mi się, że będzie czynił to w tym momencie, ale nie daje rady. Bardzo szeroko Krzysztof Cegielski, nie liczy się jeszcze jak w tym wyścigu. Cegielski, Walasek i Sullivan. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli 3-3. Cegielski na miejscu drugim, Walasek na miejscu trzecim, jeden punkt Sullivan, bez punktu Tomasz Jędrzejak. 3-3 i w całym meczu 33-27.
Grzegorz Walasek. Jemu zapisujemy 2 punkty. 1 punkt Sullivanowi. Kolejne indywidualne, trzecie w tym meczu, zwycięstwo Cegielskiego. No, mówiłem, że trzymam kciuki za Tomka Jędrzejaka, ale niestety nie sprostał zdecydowanie lepiej dysponowanym dziś rywalom. Walasek, Sullivan, Cegielski, zawodnicy, którzy walczyli, walczą, będą walczyć o indywidualne mistrzostwo świata. No, bardzo dobry tutaj start jest Grześka Walaska, który wyszedł dobrze z tego pierwszego pola. Również dobrze Krzysiek Cegielski z czwartego. On jechał szerzej, potem bardziej usypanym, objechał Grześka Walaska, a potwierdza się po raz kolejny, że trzecie pole dzisiaj nie należy do najlepszych. Ryan Sullivan ze startu czwarty, tutaj dopiero na wejściu w ten łuk zablokował Tomka Jędrzejaka. No i tak jak widzimy, bieg już potoczył się do końca tak jak zakończył się na mecie. Tutaj Grzesiek jeszcze próbował atakować Krzyśka Cegielskiego, ale Krzysiek jechał tym najoptymalniejszym torem jazdy i nie pozwolił wygrać sobie zwycięstwa. Krzysztof Cegielski najlepiej prezentuje się ze wszystkich zawodników wrocławskich. Jechał już 5 razy, 3 razy wygrał, raz był drugi, raz był trzeci. Ten jeden punkt przywiózł w wyścigu 7, który to wygrał Sullivan, drugi był Nichols, Pietraszko był ostatni. A teraz wyścig 11, wyścig, w którym po raz kolejny będziemy mieli zmiany. W miejsce Adama Pietraszko pojedzie Zbigniew Czerwiński, po raz pierwszy w tych zawodach. Partnerem Czerwińskiego będzie Sebastian Ułamek, który również jedzie całkiem nieźle. 2 razy 2 punkty, raz 3 punkty. A para wrocławska to Jarosław Hampel, który obok Cegielskiego należy do najlepszych zawodników wrocławskich w tym meczu. Jego klubowym kolegą będzie Greg Hancock. Jarosław Hampel, on na torze, on na naszych ekranach. 2 razy 2 punkty, raz indywidualne zwycięstwo. W sumie 7 punktów Jarosława Hampela w 3 startach. Wyścig 11. Zobaczymy teraz Hancocka, Hampela kontra para częstochowska. Ułamek, Czerwiński, ten ostatni w niebieskim kasku, po raz pierwszy w tych zawodach na torze. Ciekawa konfrontacja, Sebastian Ułamek kontra Jarosław Hampel. Zawodzi troszeczkę Greg Hancock, który tylko 4 punkty w 4 startach do tej pory uzbierał dla wrocławskiego zespołu. Jak spisze się młody 21-letni Zbigniew Czerwiński, wychowanek włókniarza, który rok spędził na torze w Rybniku, nie mieścił się w składzie częstochowskiej drużyny, teraz do niej powraca. Za chwilę start do wyścigu 11. Czerwiński, Ułamek, Hampel, Hancock. Dobry start Amerykanina, ale świetnie poradził sobie Czerwiński. To niesamowite, ale traci to pierwsze miejsce, prowadzi Amerykanin. Czerwiński jest drugi, to na pewno niespodzianka. Trzeci jedzie Jarosław Hampel, czwarty Sebastian Ułamek. Czerwiński ładnie, blisko krawężnika, ale teraz nie daje chyba rady. Hampel wychodzi na prowadzenie razem z Gregiem Hancockiem, plus bonus, jadą na 5-1. Pierwszy Greg Hancock, drugi Jarosław Hampel, trzeci Zbigniew Czerwiński. Oj, wyszedł chyba brak doświadczenia, zasypywany. Otrzymuje teraz szprycę Sebastian Ułamek, który traci już naprawdę sporo do pary wrocławskiej. A na przodzie Greg Hancock jako drugi, za jego plecami Jarosław Hampel. Trzeci jedzie Zbigniew Czerwiński, Sebastian Ułamek daleko, staje mu maszyna. Będzie bez punktu, panie Sebastianie, liczymy na pana w kolejnych wyścigach. Ten częstochowianie przegrywają, wygrywa para wrocławska 5-1. To pierwszy podwójny sukces pary wrocławskiej w tym meczu. Pierwszy był Hancock, na miejscu drugim Jarosław Hampel, jemu zapisujemy 2 punkty. 1 punkt dla Czerwińskiego, defekt Sebastiana Ułamka, tym samym 34-32. No i Rafał Osumek tylko pokręcił głową. Co to będzie działo się w tych ostatnich biegach? Naprawdę spore emocje. Przyznasz, chyba
Dobrze zaprezentował się Zbyszek Czerwiński, zwłaszcza na tym pierwszym okrążeniu, no ale nie wiem, za mało jest objeżdżony jeszcze w tym sezonie, no nie dał rady w konfrontacji. Wyszedł spod taśmy bardzo dobrze. Wydaje mi się, że troszeczkę za wąsko jechał. Jarek Kampel tam po zewnętrznej go objechał i no i to chyba był tego powód. No. Tutaj właśnie widzimy, że Zbyszek bardzo dobrze wyszedł spod taśmy. Z czwartego pola również Greg Hancock wyszedł dobrze, ale... Tu ładnie, bardzo ładnie przytrzymał ten bardzo środek. Ładnie, tak. Wiadomo, po zewnętrznej Greg Hancock miał większą szybkość. Tutaj przyblokował Jarka do krawężnika, ale tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że troszeczkę za wąsko jechał, nie jechał po tym optymalnym torze i Jarek Kampel objechał go po zewnętrznej. Sebastian startował z tego niekorzystnego trzeciego pola, od razu został na starcie i później ciężko było rywali dogonić. I tutaj będzie za chwileczkę akcja młodego zawodnika, tak, z Wrocławia. Widzimy tutaj, jak Jarek objeżdża Zbyszka. Zbyszek troszeczkę za wąsko wszedł w ten łuk. Gdyby pojechał troszeczkę szerzej, to na pewno Jarek miałby problemy objechać Zbyszka. Tutaj pięknie to widać, jak skleił się z torem Jarosław Kampel. No i dał, co tu dużo mówić, drobną lekcję Speedwaya swojemu rówieśnikowi Zbigniewowi Czerwińskiemu w parku maszyn. Greg Hancock, posłuchajmy, co ma do powiedzenia. Razem z nami Greg Herbie. Hancock was a perfect gate. Yeah, I had a good start there and probably the best start I've had all day. And yeah, hasn't been a great day for me, but things are coming back now. Wszystkie rzeczy są dla mnie dzisiaj wyśmienite. Podobnie jak Rune Holta, Greg powiedział, że to był najlepszy start tego dnia i to przyniosło mu zwycięstwo. Let's go back to this accident. Is everything okay with you? What happened? Yeah, I'm okay. Everybody just got very tight coming to the corner and I had nowhere to go and my feet were stuck, so yeah, I came off, but I'm okay. Troszeczkę normalna sprawa, wszystko ze zdrowiem Grega jest w porządku, wróciliśmy do tego wypadku, po prostu zrobiło się ciasno, zabrakło dla niego miejsca, ale jest cały i zdrowy, tak jak reszta zawodników, którzy są już na torze. Thank you, Dominic. No i rozbrajający wręcz jest ten uśmiech Amerykanina. To chyba potwierdza te opinie, które Państwu przytaczaliśmy. Jak kibice mają nie kochać tak sympatycznego żużlowca. Zielona Góra po 12 wyścigach prowadzi u siebie z Gdańskiem. 54-18 szykuje się pogrom. Wielkie lanie drużyny z Nadbałtyku. Wyścig 12, para częstochowska. Dawid Rut i Rune Holta. Natomiast para wrocławska Scott Nichols i w żółtym Sławomir Drabik z numerem 5, to jego drugi start w tym meczu. 34-32 dla Częstochowian. Taśma w górze, dobrze rusza Drabik. Będzie jechał szeroko, ma szansę na wyjście, na prowadzenie Drabik, ale jest pierwszy. Na miejscu drugim jedzie Dawid Rut, nabrał prędkości. Chyba nawet troszeczkę zdziwiony tym, co stało się na tym pierwszym łuku. Sławomir Drabik na dwóch kolejnych miejscach, para Częstochowy, Scott Nichols na miejscu czwartym, tak więc chyba będziemy mieli kolejny remis. Jedzie na drugim miejscu Rune Holta, na trzecim mamy Dawida Roda w niebieskim kasku. Scott Nichols daleko, prowadzi Sławomir Drabik. Przypomniał sobie w końcu o tym swoim ukochanym torze. Wielki sentyment czuje do tego miasta, mimo iż jeździ teraz i zdobywa punkty dla drużyny wrocławskiej. Rozpoczął Drabik ostatnie okrążenie. Drabik pierwszy, za nim Rune Holta, który przypilnował teraz krawężnik, ale nie dał rady zbliżyć się nawet do Sławomira Drabika. 3-3. Sławomir Drabik jest pierwszy. Jemu zapisujemy 3 punkty. 2 oczka dla Rune Holty. Dawid Rut 1 punkt, bez punktu Scott Nichols. 37-35 prowadzi włókniarz przed biegami nominowanymi. Ciekawa sytuacja, ciekawy jestem, co powiesz o tym, co wydarzyło się na pierwszym łuku, bo ja byłem nawet troszeczkę zdziwiony tym, co się wydarzyło. Bardzo dobry start Sławomira Drabika, ale Rafał, poczekam, co ty o tym powiesz. Zwycięzca wyścigu 12, Sławomir Drabik, i tak jak mówiłem, 37-35. No, wreszcie udało się. Drabik 3 punkty, Holta 2, Dawid Rut 1, Scott Nichols 0.
drugi także pojedzie Robert Dados i w kasku niebieskim Grzegorz Walasek. Spalił się w trzecim swoim starcie, kiedy dotknął taśmy. Do tej pory w czterech biegach 5 punktów. Wszyscy wpatrzeni, skupieni. Jest grupka kibiców z Wrocławia na tym meczu. Ale mało aktywni kibice z Dolnego Śląska. Ogłuszający doping, drodzy Państwo, hitowego meczu Top Secret Włókniarz Częstochowa kontra WTS Atlas Wrocław. Brakuje już sił do tego, aby wyjechać i stanąć pod taśmą w wyścigu 14. Raz jeszcze przypominam, Hampel Dados kontra Czerwiński i Walasek. Hampel i Dados w kasku z żółtym i białym. Czerwony i niebieski gospodarze. Dobry start Dados, ale wszyscy jadą równo. Hampel jest pierwszy. Mamy upadek Walaska na pierwszym wirażu. Wyścig zostanie przerwany. Spoglądam na sędziego. Jest włączone czerwone światło. Wyścig zostaje przerwany. Czerwiński, wrocławianie mają niesamowitą okazję do tego, aby wyjść na prowadzenie po raz pierwszy w tym spotkaniu. Hampel na żółto, na biało Dados, Czerwiński w kasku czerwonym. Hampel i Dados zostaje już pod taśmą. Czerwiński, ustawią się teraz zapewne dwójką, pojadą wrocławianie, chociaż Dados odskakuje od Hampela, ambitnie chce powalczyć o 3 punkty, ale ambicja także po stronie Czerwińskiego, który zaatakował niespodziewanie Hampela. Próbuje Czerwiński powalczyć o te 2 punkty, ale zakopał się gdzieś, chociaż teraz zbliżył się do krawężnika. Blisko, blisko był, ale tylko przez moment oglądał z bliska plecy Jarka Hampela. Ten z kolei obejrzał się, gdzie jest Czerwiński. Daleko z przodu urwał się Robert Dados. Mknie po 3 punkty, jak na razie po 2. Jedzie Jarosław Hampel z tyłu, Zbigniew Czerwiński. Za chwilę wyjście i wejście w ostatnie okrążenie. Robert Dados, Jarosław Hampel na trzecim, Zbigniew Czerwiński. Mało walki w tym 13 biegu, ale emocje niesamowite. Wrocławianie wygrają ten bieg 5-1 za sprawą 3 punktów Dadosa, 2 Jarosława Hampela i 1 punkt dla Częstochowy przywozi Czerwiński. 38 punktów ma drużyna z Częstochowy, 40 punktów ma Atlas i na 2 biegi przed zakończeniem rywalizacji podopieczni Marka Cieślaka wychodzą na prowadzenie. Wyścig 14, przedostatni. Sławomir Drabik i Jarosław Hampel kontra Dawid Rut i Sebastian Ułamek. W tym wyścigu zdarzyć może się wszystko. Do tej pory 7 remisów, a zawodnicy mają 30 sekund niecałe na to, aby zająć odpowiednie pole pod taśmą maszyny startowej. Bardzo nerwowo. Kto będzie miał więcej zimnej krwi? Kto będzie miał więcej pomysłu na szaleńczą jazdę? Ten wygra to spotkanie. Już wszyscy czterej pod taśmą. Przypomnę, Ułamek, Rut, Hampel i Drabik. Ułamek, nie Hampel. Szeroko jedzie Drabik, przypomina się manewr z ostatniego wyścigu z udziałem tego zawodnika, para wrocławska na 5-1. Drabik przed Hampelem, trzeci jedzie Ułamek, zasypany Rut przez moment nic nie widział. Jarosław Hampel, blisko niego Sławomir Drabik. Drabik nieco z przodu. Ułamek próbował zbliżyć się do dwójki wrocławian. Ma tutaj trochę miejsca, ale nie aż tyle, żeby spróbować zaatakować. Ładnie parą, bardzo ładnie jadą wrocławianie, ale Ułamek jest bardzo blisko. Kłopoty z motocyklem Jarosława Hampela. Wspominaliśmy o tych kłopotach ze sprzęgłem. Czy utrzyma to drugie miejsce? Będzie miał 2 punkty plus bonus. Jedzie pewnie po drugie indywidualne zwycięstwo w tym meczu Sławomir Drabik. Jeśli wrocławianie wygrają ten bieg 5-1, zwyciężą w całym meczu. Drabik, za nim Hampel, trzeci przyjeżdża Ułamek
bez punktu Dawid Rup. 5-1. 5-1, 45-39 dla drużyny wrocławskiej. Wyścig 15. Hancock Cegielski kontra Sullivan i Holta. Wrocławianie ten mecz już wygrali, ale teraz na deser. Miejmy nadzieję, że tych czterech najlepszych zawodników tego spotkania zafunduje nam sporo emocji na pożegnanie z Częstochową, sporą dawkę pięknego żużla. Cegielski miał kłopoty, najeżdżał na taśmę i dlatego został z tyłu, a częstochowianie obejmują podwójne prowadzenie. Jest pierwszy Holta, za nim jedzie Sullivan, zanosi się na podwójne zwycięstwo pary częstochowskiej, tym bardziej, że zasypany teraz Greg Hancock, przechodzi go Krzysztof Cegielski. Wygląda na to, że po dwóch podwójnych porażkach częstochowian na koniec podwójne zwycięstwo, ale wówczas w całym meczu wrocławianie wygrają 46-45. Cały czas na prowadzeniu. Holta przed Sullivanem. Na miejscu drugim. Na trzecim miejscu Cegielski teraz. Mija go Hancock. Rozpoczęło się ostatnie okrążenie. Wrocławianie wyraźnie odstają od pary częstochowskiej. Za chwileczkę okaże się, komu zapiszemy 3 punkty. Chyba Holta. On jest dzisiaj najlepszy w drużynie częstochowskiej. Na drugim miejscu Sullivan. Trzeci przyjeżdża Cegielski. Bez punktu Hancock. 5-1 dla drużyny włókniarza. 44 w ostatecznym bilansie. 46 dla Atlasa Wrocław. I to oznacza, że wrocławianie zmazują plamę z ostatniego swojego wyjazdowego meczu, kiedy to przegrali w Lesznie takim samym stosunkiem. Wyniki wyścigu 15. Rune Holta 3 punkty, Ryan Sullivan 2, Krzysztof Cegielski 1, bez punktu Greg Hancock. Kapitalna aura, kapitalne emocje, tak krótko można nazwać to spotkanie. Widzimy, podali sobie rękę po zawodach trenerzy, podali sobie już teraz. Może najpierw przegrani, bo zwycięzców się nie sądzi, trener Andrzej Jurczyński. Tak, nie sądzi się. No wiadomo, jak mówiłem, przed zawodami przeciwnik wymagający, mocny zespół. No ja tylko mam trochę pretensji do sędziego, że nie powtórzył biegu czwórkę, jak Walasek się przewrócił, bo oni mieli taki sam przypadek i pojechali czwórkę, nie? Bo ten bieg, a tak te zawody były udane, ładne. No, trudno, raz się wygrywa, się przegrywa. Czy specjalnie liczył na któregoś ze swoich zawodników pan dzisiaj? David Rudd zaczął fantastycznie, skończył już gorzej. David zaczął, ale później też słabiej jechał. Szomon u nas tutaj nie jeździł, raz tylko jeździł Zańskim. Ale trochę zawiódł Grzesiu Walasek, no ta taśma, no oni też mieli taśmę, no to u nas taśma, był remis w taśmach. No ale ten upadek właśnie, co mówiłem przed chwilą, zdecydował o tym pewnie. Diametralnie różne inne nastroje jest i Sławek Drawik, który też się cieszy ze zwycięstwa. Marek Cieślak, który już we Wrocławiu, kiedy nie udało nam się transmitować tego meczu, chciał bardzo wygrać w Częstochowie, to się udało. No cieszę się bardzo, że na tak gorącym terenie, jak jest moje kochane miasto, udało się nam wygrać. Kapitalny mecz. Wydawało się na początku spotkania, że zabraknie punktów Tomka Jędrzejaka. Prawda okazała się inna, punktowali zupełnie inni zawodnicy, ale zwycięstwo jest najważniejsze. Otóż przegrywaliśmy cały mecz i trzeba było używać wszystkie możliwe rezerwy, a niekiedy grać wabank, bo jak z Robertem Dadosem
po jego pierwszym starcie, gdzie przejechał czwarty, jednak dalej się na niego postawiło i okazało się, że słusznie. No, gospodarze mieli może pecha z upadkiem Grzesia Walaska, chociaż nie wiem, czy to pech, ale my też mieliśmy i taśmę, i Gregowi zleciał karburator, także troszkę tego tak na równo wyszło, tych po prostu strat. A myślę, że widowisko było piękne. Jedno tylko, nie można zasypywać jednego czwartego pola, a zostawiać trzy pozostałe. Ja myślę, że to było konie dopatrzenie tego gościa, co tam w białym kitlu gracuje. Tylko, że to mu się za często powtarzało i dlatego musiałem zainterweniować, czym sobie narobiłem dodatkowych wrogów w moim kochanym mieście. Trudno nie zgodzić się z opiniami obu trenerów. Najpiękniejsze, najciekawsze akcje tego spotkania. Ja myślę, Rafał, jeszcze tak całkiem na koniec, że faktycznie jednym z bohaterów tego meczu w drużynie wrocławskiej obok Hampela i Cegielskiego Marek Cieślak, który no, grał dzisiaj partię życia, partię pokera, którą wygrał. Tak, zgadza się. Trener Marek Cieślak znany jest z tego, że przygotowuje tor zawsze pod swoich zawodników, dba o swoich zawodników. Stał tutaj pod taśmą i widocznie zauważył, że coś na starcie było nie tak i chciał, żeby warunki na starcie dla wszystkich były jednakowe. My tutaj z góry żeśmy tego dokładnie może nie widzieli, bo czwarte pole nam tutaj banda zasłania, ale widocznie jak on tak mówi, to tak było.